Witam Was na kanale Moda Ekokreatywna i dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy spory, naprawdę spory i bardzo markowy haul lumpeksowy ze sklepu Ciuchy na ulicy Elsnera w Krakowie. Zobaczycie krótką relację z tego sklepu, moje zakupy, stylizację, trochę powiem o tych ciuchach i dlaczego je kupuję i zobaczymy też na samym końcu, pokażę Wam relację Ani z Portugalii, bardzo krótkie przebitki zdjęciowe wraz z pozdrowieniami od Ani, które przekazuję. Także kto ogląda nasze live'y, to może zobaczyć, co Anusia tam obecnie porabia, aż jej zazdroszczę, kochani. Także, moi drodzy, przechodzimy już teraz do zakupów i jeszcze proszę Was o zasubskrybowanie kanału oczywiście i o polubienie filmiku, to jest dla mnie bardzo ważne dla rozszerzania zasięgów tego kanału, także będę Wam bardzo wdzięczna. No i przechodzimy już do konkretów. Teraz będzie właśnie ta relacja, a później łączymy się już tutaj w zakupach. Hejka, kochani! Jestem już w autku, tym razem nie w mini, tylko w drugim aucie i jadę tym razem na ulicę Elsnera do Krakowa, do ciuchów, bo też były nowe dostawy w zeszłym tygodniu, co prawda, ale już nie wyrobiłam się z wszystkimi sklepami, więc jadę teraz. No i zobaczymy się w sklepie na przebitkach. No i jesteśmy na miejscu, ciuchy na Elsnera. Idziemy jak zwykle, już tu byliśmy razem. Jak ktoś nie widział, to zobaczcie sobie pierwsze filmiki. Kochani, wchodzimy do budynku, na dole jest, a propos, na dole jest krawcowa oraz szewc, więc można sobie od razu zrobić przeróbki, jak się coś kupi. Tutaj wchodzimy sobie na część najpierw na wycenę. No i tam jest tak, są takie boksy z butami, ja tam zawsze oglądam, bo zawsze, praktycznie zawsze udaje mi się jakieś perełki, super skórzane buty markowe znaleźć. No i tym razem też tak było. Oczywiście zobaczcie tutaj markę, zobaczycie oczywiście w holu też te buty. Tutaj drugich tych nie kupiłam, bo były zniszczone z jednej strony. Jest ogrom tych rzeczy, naprawdę to aż ciężko ogarnąć i trochę przytłacza ilość tego, szczególnie mnie. Ja nie lubię takich dużych sklepów, no ale... Słuchajcie, czego się nie robi, żeby zrobić dla Was filmik. Podkoszulki. Powiem Wam szczerze, że kupiłam tylko jedną, dwie koszulki kupiłam tylko na tak ogromnej ilości, bo niestety, ale jest bardzo, bardzo duża ilość sieciówkowych ciuchów, ciuchów z bardzo słabych materiałów, z poliestru, z nylonu, no mnóstwo sztuczności jest tam. Także, no, ale jak to w każdym lumpeksie, to nie jest jakiś wyjątek, po prostu trzeba to przepatrzeć wszystko. No i z tylu bluzek wybrałam tylko dwie, które się nadawały do mojego profilu. Zobaczycie oczywiście to w holu. No i tak sobie tu oglądam, niektóre miały naprawdę fajne wzory. Sukienek też całe mnóstwo i akurat sukienek kupiłam, słuchajcie, dosyć sporo. Nawet będę tam w przymierzalni za chwilę mierzyć, ale też 95% tych sukienek to są sztuczne, to są poliestry, całkowicie sztuczne składy. I tak naprawdę to większość tych sukienek mogłaby równie dobrze nie istnieć, bo nie są ani specjalnie ładne, ani nie schlebiają figurze. No tak naprawdę moim zdaniem to jest zbędny produkt, który po prostu zaśmieca nasze środowisko, no ale na to nie poradzimy. Wybierałam pod kątem materiałów, tu już widzicie przepiękne sukienki z lnu. Niestety ta przepiękna sukienka, którą tu widzicie, ma wadę. I nie wzięłam jej. Tutaj jest też sukienka, która z jednej strony była rozdarta i stwierdziłam, że gra jest niewarta świeczki. No, także naprawdę sukienki się tym razem udały. Zaraz zobaczycie efekty. Również udały się, niesamowicie udały się buty, także... No i przechodzimy do konkretów. Jak mówiłam, jak widzieliście, sklep jest naprawdę duży i tam spędzić tyle czasu nie jest łatwo, ale naprawdę upolowałam super rzeczy. Jak już widzieliście, w przebitkach świetne markowe buty zdobyłam, także zobaczycie je za chwilkę. Zacznę od rzeczy, które tak naprawdę kupiłam nie w tym sklepie i powiem Wam, że są dwie rzeczy, które powinny być w poprzednim filmiku, ale były w praniu. W związku z tym je przeoczyłam po prostu i zobaczycie je dzisiaj, ale to jest ta sama sieć, więc tak naprawdę asortyment między tymi sklepami nie różni się bardzo. Myślę, że to nie ma takiego większego znaczenia, czy kupiłam to akurat na Lili Wenety czy na Elsnera. Ale zobaczycie dzisiaj te dwie rzeczy. No i jeszcze dwie rzeczy oprócz tego, które w ogóle nie są z tej sieci, ale przy okazji Wam pokazuję, bo nieprędko będzie taki zwykły haul lumpeksowy pozbierany z różnych sklepów, bo teraz całą serię planuję tych zabieram Was do lumpeksu z różnych miejsc. Więc dzisiaj Wam pokazuję spódniczkę marki COS, którą kupiłam tutaj na nowym towarze w Wieliczce, ale bardzo mi się spodobała i ma super skład, ma w sobie wełnę, ma w sobie również alpakę, więc w ogóle świetnie. Jest taka, wiecie, zimowa. Pokażę Wam górę tutaj, bo ona jest dosyć nawet zgrabna, mimo tego materiału tak bardzo nie pogrubia. Można by ją jeszcze odrobineczkę zwęzić, żeby była taka bardziej obcisła, bo ja lubię, jak tego typu spódniczki w linii A są takie tutaj u góry bardziej obcisłe, ale jest wygodna dzięki temu. Ma świetne kolory, bardzo fajnie moim zdaniem z tym swetrem pasuje, ale w ogóle do wielu rzeczy, do jasnego, białego golfa, takiego powiedzmy kremowego też będzie super. Mam też taki golf w kolorach takich, w szarościach też będzie pasował, bo ta spódniczka ma w sobie też właśnie kremowy i czarny, więc myślę, że to będzie bardzo uniwersalne. No jest mega cieplutka, naprawdę jest świetna i bardzo moim zdaniem fajnie prezentuje się do tych dużych traperów kremowych, więc jestem mega zadowolona i wcale też cena nie była jakaś powalająca, bo to chyba coś koło 28 zł kosztowało. No wiadomo, to nie jest 5 zł, ale jak na skład i markę, to uważam, że bardzo fajny zakup. Także to był jeden. Drugi zakup to prześliczna torebka vintage, którą jestem naprawdę bardzo, bardzo zachwycona. Już Wam pokażę szczegóły. Oczywiście ja ją odpastowałam już. Tutaj się coś pobrudziło nawet, ale to nic. To metal jest troszkę pobrudzony przez moje działania. Natomiast zobaczcie. Skórzana torebeczka. Przepiękna, mięciusieńka skórka naturalna. Ja mam pastę w tym kolorze, taką specjalną i oczywiście ją tak odświeżyłam tą pastą, ale jest cudowna. Zobaczcie na tą sprzączkę, tu Wam pokażę. Naprawdę piękna. Wszystko działa, świetnie się otwiera. Wsadziłam coś do środka, żeby wypchać. Zobaczcie, jaka fajna podszewka jest, taka jakby w takie prążki rypsowa. I jest tutaj napisane właśnie Salisbury's, będzie chyba amerykańska. Real leather with synthetic trim, z obszyciem syntetycznym, ale całe to body jakby torebki jest skórzane. No i zobaczycie ją w stylówkach. Nie będę teraz pokazywać przebitek z torebką, bo do rzeczy, które później pokazuję, będzie ta torebka użyta, więc zobaczycie sobie, jak wygląda, ale jest przepiękna, naprawdę jest śliczna po prostu moim zdaniem. Tak miękka, że po prostu szok. No i oczywiście, że będzie mi pasować do wielu, wielu stylizacji, bo ja lubię takie torebki retro, a ona w dodatku jest właśnie w takim pięknym odcieniu kremowego, który idealnie mi pasuje tutaj do moich rzeczy. Także zobaczcie też za chwilę ją. I to były dwie rzeczy spoza sieci Ciuchy w ogóle. Jeszcze tutaj w jednej stylizacji wystąpi taki pasek, który też kupiłam w innym second handzie, ale taki biżuteryjny paseczek z zamkiem, bardzo ciężkim, więc to nie jest wcale jakiś taki beznadziejny, niejakościowy pasek, tylko naprawdę całkiem spoko, z takimi jakby łańcuchami i z takimi jakby brylancikami w środku takiej, to jest taka metalowa siateczka. Także całkiem też fajny zakup za jakieś grosze, bo to chyba za 5 zł kupiłam, bo tam coś było odklejone, ja to przykleiłam na gorąco. Dobra, idziemy, słuchajcie, i dzisiaj zacznę od dodatków. Pokażę Wam najpierw torebkę, którą mi się tam udało upolować. Z bardzo miękkiej skórki. Ta torebka będzie do sklepu, chyba że się skuszę ją sobie zostawić, ale mam torebkę w takim pięknym fiolecie. No, słuchajcie, no śliczna torebka, zobaczcie. I to jest marka Roalan. Zobaczcie, i tutaj ma nawet takie kółeczko od prawa, jak się to nazywa, opatentowany, tak? Bardzo, bardzo miękka skóra naturalna. Słuchajcie, to jest mięciutkie jak po prostu kaczuszka, że tak powiem. Świetna na takich długich paskach. No i ma świetne przegródki, piękny kolor, słuchajcie, naprawdę jest w idealnym stanie. Tutaj możecie zobaczyć, na rogu jest tak leciusieńko przetarte, ale słuchajcie, ja na przykład mam środki do pielęgnacji skóry, wystarczy przejechać takim środkiem, można sobie nawet kupić, zainwestować kilkanaście złotych i kupić taką pastę w kolorze i wtedy sobie to zabezpieczacie i w ogóle nie widać absolutnie żadnego koloru. Tutaj pokażę Wam przegródki. Tu jest przegródka taka duża na zamek z tyłu. Tu z przodu, wiadomo, to już pokazywałam, przegródka na zatrzask. Główna przegroda jest taka Bardzo jest pojemna ta torebeczka. I to nie jest A4, ale jest dosyć duży format. Prawie, że A4 to mieści, moim zdaniem. Tutaj jest przegródka na zamek jeszcze w środku. No i tutaj mamy oczywiście naszywkę markową Handmade Fine Leather, czyli ręcznie robiona taka najlepsza skóra. Przegródki tutaj są też na długopisy i na takie różne rzeczy. No i przepiękna podszewka, zobaczcie, naprawdę przepiękna torebka, a w ogóle już na lato taki kolor w super modnym odcieniu, no to jest hit moim zdaniem. Także świetna, bardzo taka prosta torebeczka, super skóreczka, piękny kolor. Tadam! Naprawdę zakochana w tej torebce jestem. Gdyby nie to, że mam już trochę za dużo takich rzeczy, tych kolorowych torebek, to pewnie by znowu wylądowała u mnie, bo po prostu jest świetna, jest mega. No, to były torebki. To teraz przechodzimy już do butów, moi drodzy, bo dużo butów kupiłam i te buty też zobaczycie w stylówkach. Niektóre Wam pokażę specjalnie. Pierwsze buty, które zobaczycie, to są takie modowe buty, ale co jest w nich superowego? Ja sprawdzałam firmę Gadea marka, New Gel by Lodi i słuchajcie, zobaczcie w jakim stanie buciki. No po prostu są w perfekcyjnym stanie, tu się nic absolutnie, no nic, nawet w środku, może uda mi się pokazać, że one są jakby nienoszone. Być może ktoś sobie kupił zły rozmiar, to jest 37, one będą na mnie dobre są i będą moje. Bo bardzo mi pasują, a już Wam powiem, do czego mi pasują. Jeszcze to Wam z bliska pokażę, bo naprawdę są przepiękne. I no wszystko jest jak nowe, sznurówki i w środku są skórzane, co jest w ogóle rzadkością wśród sneakerów. A ja uwielbiam, jak sneakery są skórzane w środku, a nie sztuczne, bo noga się dużo mniej poci i dużo mniej męczy w takich skórzanych butach. Ja po prostu bardzo nie lubię tego, że sneakery zwykle są wiecie, są sztuczne w środku i to właśnie nie sprzyja. Moi drodzy, w środku jest wszystko skórzane. Tutaj niektóre elementy są ze skóry, a te są po prostu z materiału. Jeden jest taki tutaj prawdopodobnie z dermy takiej lakierowanej albo ze skóry lakierowanej. W każdym razie w środku wszystko jest z bardzo mięciusieńkiej skórki i te tutaj te języki tak samo. Także przepiękne, moim zdaniem, oczywiście, no takie duże sneakery to jest specyficzny styl, ale pokażę Wam je teraz, zobaczycie dlaczego zostawiam je sobie, bo popatrzcie, mój ten kostium, położę te buty jednak może, o, jest, słuchajcie, mój ten kostium, spodenki z bluzą od Stelli McCartney z jedwabiem, ten zestaw, te matchsticks słynne, które udało mi się kiedyś kupić. No idealnie po prostu pasują do tych butów, no to nawet widać na oko, bo to jest i czerwień, i no właściwie beż, czerń, czerwień, wszystko to jest tutaj w zestawie, w tym zestawie Stelli McCartney, no i po prostu uwielbiam ten zestaw. Do tego fajna koszulka, na przykład jedwabna kremowa koszulka, ja tutaj włożyłam jako bluzkę ten żakiecik, z paskiem, z tym właśnie biżuteryjnym paskiem, ale normalnie bym nosiła do tego podkoszulkę, bo to jest taka opcja bardziej dla mnie, to by była jako taka kurteczka cienka. Uwielbiam te spodenki, w ogóle są bardzo wygodne, no i czuć, że w tym jest jedwab, także jak myślicie, koniecznie piszcie, co myślicie, jak się Wam podoba ten zestaw z tymi sneakerami. Wiem, że jest bardzo takie, nawet można by być trochę młodzieżowe, ale wiecie co, ja lubię się tak ubierać w lecie. Oczywiście w swoim wolnym czasie, nie do pracy, ale po prostu bardzo poprawia mi humor ten zestaw. Taki bardzo, bardzo markowy kostiumik i do tego fajne, nowoczesne sneakery. Naprawdę świetny zestaw. Do tego bym włożyła jakiś beżowy mały plecaczek albo modową torebkę i byłby po prostu świetny zestaw, naprawdę. Tymczasem idziemy dalej z butami. Kolejne buty, które widzieliście w przebitkach, to są bardzo, bardzo fajne buciki marki Ferragamo i to jest, wiecie co, to jest 38. Ja tu nigdzie nie znalazłam rozmiaru, ale ja je mierzyłam na siebie i trochę mam je za luźne, ale niewiele, więc to jest 38 raczej, taka typowa. Zobaczcie, jaki fajny obcas, w ogóle zobaczcie, jaki stan tych butów. No ludzie, którzy kupują takie buty, po prostu je szanują. To są lakierki. Przybliżę Wam tutaj, żeby się sfokusowało. piękne na skórze, oryginalne. Zobaczycie tam przebitki, bo to one są czarne, więc w kamerze to nie uchwyci, ale zdjęcia to uchwycą, więc zobaczycie tam te napisy pod spodem wytłoczone. Ferragamo. Pokażę Wam tu środek. W ogóle środek jest też jak nowy praktycznie. Tam są troszeczkę zelówki starte, ja wymienię zelóweczki z przodu butów, ale nie są na tyle starte, jak widzicie tu po brzegu, to w ogóle tego praktycznie nie widać, że są starte, od spodu bardziej. Są takie wgłębienia w nich. W każdym razie, zobaczcie, są oczywiście znaczki firmowe, bardzo fajny, słuchajcie, krój, taki fajny krój, bo wygodny byłby, jak ktoś ma takie trochę szersze stopy i czasem buty są niewygodne, a one mają takie okrągłe czubki. Są to takie typowe mokasynki na małym obcasie i ten obcas jest po prostu idealny, słuchajcie, idealny. Jest idealny, wysokość tego obcasa to jest około 4 cm, bardzo wygodne moim zdaniem, no i bardzo ponadczasowy krój, tak samo, że właśnie takie mokasynkowate one są. Przepiękne buty, żałuję, że są jednak trochę duże i mi kłapią, bo pewnie by też zostały ze mną, wiecie, Ferragamo w końcu, to mega jest. Mega zdobycz. Mam sandały takie wysokie na obcasie skórzane Ferragamo i są mega są też. Bardzo rzadko w nich chodzę, bo taki wysoki obcas no po prostu też ciężko się nosi. Także być może będę je sprzedawać też rozmiar 38. Ale te sandały są takie tak zbudowane, że mi nie spadają, więc jeszcze się przemyślę, ale są też przepiękne, słuchajcie. Bardzo, bardzo wygodne i miękkie. Te też są mega wygodne, tylko odrobinkę za duże na mnie. No w tymczasem zobaczycie je tutaj w zestawie z jedną sukienką za chwilę, także nie będę teraz pokazywać, tylko już zobaczycie przy okazji czarnej sukienki. No i kolejne buty, które też po prostu są przesuperowe, to są takie szpilki Boden, słuchajcie, nowe szpilki, zobaczcie. Zobaczcie podeszwy. Może raz ktoś był, jeszcze jest tu naklejka. O! Przepiękne szpilki, po prostu niesamowite są. Tak wyglądają. No i zobaczcie, jak, to jest zamsz czarny, 41 rozmiar. Zobaczcie, w jakim stanie są te szpilki. I jakie mają tutaj nowiutkie jeszcze naklejki. Przepiękne szpilki, w kropeczki srebrne, w środku wkładki. One chyba nie były ani razu noszone, zobaczcie, no naprawdę to jest zupełnie nowy bucik. Także te buciki, oczywiście, że są do sklepu, bo przecież 41 to jest na mnie o 4 rozmiary za duży but. Ale jestem naprawdę już zakochana w tych butach. Są i piękny, taki nowoczesny obcas, nie za wysoka szpilka, ale jednak szpileczka to jest. Także to są buty, których nie mierzę, no bo wiecie, to nie ma szans w ogóle. No jeszcze mam jedne buty. Te buty, słuchajcie, przypominają mi XVIII wiek i film Amadeusz o Mozarcie. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to jest genialny. Widziałam go, że jest na CDA. Genialny film, bardzo zabawny, świetnie zrobiony. To jest chyba film Formana, ale nie jestem na 100% pewna, więc być może jak znajdę, to Was to tam skoryguję. Słuchajcie, buty wyglądają naprawdę jak XVIII-wieczne, zobaczcie. I są nowiutkie, to nawet widać tutaj po bucie. Zobaczcie w środku. Marka Hotter. To jest rozmiar doby na mnie, więc na pewno ze mną zostają. I są naprawdę zrobione tak jak XVIII-wieczne trzewiki z takimi kokardami. I w dodatku mają taki kolor, jakie wtedy się nosiło te pudrowe, takie turkusy, właśnie róże. Bardzo taki, bardzo retro obcasik, bardzo śmieszne buty, ale bardzo wygodne, powiem Wam. No i oczywiście są w środku ze skórki, tutaj jest materiał też w środku. No i ten wierzch jest z zamszu naturalnego, ze skórzanego zamszu. Przepiękny kolor, kocham ten kolor, słuchajcie, ja naprawdę uwielbiam taki odcień niebieskiego, taki wchodzący w turkus. No i oczywiście, że zobaczycie również te buciki, bo będę je miała do różnych stylówek. Więc przechodzimy teraz do ciuchów, moi drodzy. Zacznę od najmniejszych jakby rzeczy. Mam tutaj taki topik z Top Shopu, no czyli właściwie miejsce na kupienie topu, prawda? Bardzo uroczy topik z takimi kokardkami atłasowymi, wiązany na tą kokardkę jeszcze z tyłu, Zobaczcie, jak to tu wygląda ślicznie. To jest 100% wiskoza. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten topik. Nie wiem, czy ze mną zostanie. Koniecznie mi poradźcie. Wydaje mi się, że jest troszkę obcisły na mnie. Minimalnie mam wrażenie, że jest taki... bardzo jest dopasowany. W każdym razie do mojej jedwabnej spódnicy w takim jasnym beżu. On troszeczkę jest ta spódnica jaśniejsza od tego. I do tej torebki vintage, bo akurat moim zdaniem to fajnie wygląda. Bardzo urocza rzecz, naprawdę, świetna na lato, jak widzicie na cielisty stanik to tego w ogóle nie widać, no mega jestem zadowolona. W każdym razie wiskoza, więc super i mierzyłam to też do takich trochę za jasnych butów, które będę też sprzedawać, więc Wam pokazuję też dzisiaj, bo one wędrują do sklepu, są troszkę za duże na mnie. To jest niby 37, ale 37-38, tu jest tak napisane i to jest hiszpańskie buty Drax, zrobione w Hiszpanii, świetne obcasy i one są, zobaczcie, tutaj mają taką mikrowadę, oczywiście ja to zaraz zapastuję, więc pewnie ten kolorek przybrudzony zniknie, natomiast one są takie kremowo-perłowe, tu jest taki perłowy połysk na tych butach i to właśnie tak ma być. Bardzo ciekawe buciki ze skórki naturalnej w środku, na zewnątrz, jeżeli macie 38, one są całe ze skóry, słuchajcie. No i wiadomo, hiszpańskie buty, no to zazwyczaj oznacza bardzo dobrą jakość. Śliczne, perłowo-kremowe buty, takie w kolorze wanilii. Nie, nawet nie, bardziej taka właśnie typowa perła. Śliczne buciki, troszkę mi za bardzo kłapią, nie za bardzo da się w nich chodzić. Do przymiarki tutaj tak, ale tak na co dzień to jednak troszkę mam je za duże. Dobra, słuchajcie, to była koszulka, teraz idziemy do kolejnych bluzek. Kolejna rzecz to jest przepiękna, jedwabna bluzka. Bluzka taka motylowa, ja to nazywam, bo zobaczcie, tutaj jest rękaw i normalnie to jest bluzka z rękawami, tylko po rozłożeniu ręki jakby mamy tutaj takie skrzydła. No i to jest jedwab na wiskozowej podszeweczce, taka koszulka jest wszyta w środek, przepiękne kolory, zobaczcie jak to pięknie wygląda i mierzę to do wiskozowych spodni w takim kolorze brudnego różu, bo tu też trochę, wydaje mi się, że to pasuje. I zobaczcie, tutaj są takie kropeczki, ale to jest farbowane metodą tie-dye i te kropeczki to jest normalne, one po prostu, to jest po prostu tak w taki sposób farbowane, to nie jest żadna wada, tylko to tak jest od nowości, to nie są żadne plamy, tylko to tak ma być. Bo te ręcznie farbowane rzeczy po prostu mają takie celowe, wynikające z samego tego ręcznego procesu, takie niedoskonałości. No w każdym razie w super stanie, przepiękna koszulka i ona jest taka uniwersalna, jak widzicie, ja ją mogę nosić spokojnie, może być też na rozmiar L, bo ta koszulka pod spodem jest bardzo elastyczna i ona się spokojnie tutaj bardzo fajnie nam rozciąga i spokojnie, myślę, że na spokojnie nawet XL w to wejdzie. I to jest właśnie taka ta włoski jedwab. Jedwab z wiskozą, ja miałam tego typu już rzeczy dużo i ja na nie poluję, bo są mega wygodne i pięknie wyglądają w lecie. Są bardzo powiewne i tak dalej. Dobra, dalszy ciąg bluzek, moi drodzy. Zobaczcie tutaj, mam taką bluzkę z wiskozy, którą ostatnio była w przebitkach z Lili Wenety, ale po prostu była w praniu i była niewyprasowana, dlatego jej nie wzięłam. Taka bluzka z wiskozy w stylu takim indyjskim, to jest bluzka vintage i zobaczcie, ma bardzo fajne wzory, cała jest taka haftowana, trochę ażurkowa, to jest M-ka, moi drodzy, bo jak widać tam w stylówce, która teraz się Wam pokaże, to ona jest na mnie po prostu za duża ta bluzka trochę, bo ona powinna być bardziej dopasowana jednak tutaj w tułowiu, natomiast ona mnie jest bardzo luźna, więc mnie się to do końca nie podoba, ja myślę, że to powinna być M-ka zdecydowanie. I do tego mierzyłam tą spódnicę, którą Wam ostatnio pokazałam, moim zdaniem to jest taki typowy właśnie komplet, taka spódnica vintage i do tego taka vintage bluzka, super to wygląda i piękne zestawienie kolorów. Mówiłam Wam, że ta spódniczka jest taka, no powiedzmy, że widać po niej używanie, ma jakieś takie niteczki tutaj, trochę się oderwały te, niektóre odstają, takie są tutaj malutkie, słuchajcie, cekinki, ale ja te cekinki akurat przyszyję, to nie jest problem. No w każdym razie spódnica jak najbardziej, tak ogólne wrażenie jest bardzo fajne, można się tam do jakichś szczególików doczepić, więc jeżeli ktoś by chciał taki komplet w rozmiarze M, to piszcie koniecznie, to ja tam za tą spódnicę dam fajną cenę, taką, no bo jednak ona jest trochę za duża na mnie. jakby ktoś chciał tą bluzkę i tą spódnicę jako dodatek, to tam spódnica będzie powiedzmy w takiej ekstra super cenie wyprzedażowej, a bluzeczka normalnie, bo jest w idealnym stanie, tylko pamiętajcie zawsze, że jak bierzecie tego typu rzeczy, takie vintage rzeczy w stylu indyjskim, to zawsze one mogą trochę puszczać kolor, więc trzeba uważać i nie wrzucać ich do pralki z innymi kolorami. Ale w każdym razie bardzo fajnie się to zachowuje, bardzo fajnie się bierze, jest bardzo przewiewne. Według mnie naprawdę świetnie wygląda taki komplet. Do tych butków Wam to tam mierzyłam. No i idziemy dalej. No teraz mam bluzkę, moi drodzy, już z lnu. I to jest taki większy rozmiar, chyba XL to będzie. Tutaj jest marka, słuchajcie, to jest Marc Lauge się pisze. Prawdopodobnie coś francuskiego, premium jeanswear, więc to jest naprawdę super jakości bluzka. Skład prawdopodobnie 100% len, ale głowy nie dam, bo sprawdzałam, ale ja tak nie pamiętam na długo tych rzeczy. Już Wam powiem. Już mówimy. Słuchajcie, gdzie ten skład? Był na 100%. Len. Jest bardzo długa metka, ciężko znaleźć skład, ale jest. Słuchajcie, 100% len, ja tu Wam pokazuję oczywiście zupełnie poglądowo, bo w życiu nie jest mój rozmiar. No i tutaj ma takie podpinane rękawki, ja tutaj zostawiłam, a tutaj zebrałam ten rękawek. Świetna tunikowa bluzka, zobaczcie jakie ma piękny przód. 100% len, więc no ekstra rzecz na lato, jak ktoś lubi takie na przykład do wąskich spodni albo do właśnie takiej powiewnej spódnicy na wierzch, z pasem może być taka bluzka, bo ona jest dość długa, na pewno będzie bardzo, bardzo przewiewna na lato, idealna. No piękna bluzka w takim kolorze starego różu, mam nadzieję, że to fajnie tam widać, także myślę, że jest super po prostu. No i to jest naprawdę spora bluzka, więc myślę spokojnie XL-ka, nawet 2XL, jak najbardziej. Dobra, kochani, to teraz przechodzimy do sukienek, bo sukienek mam tym razem dużo, a nie, czekajcie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze leginsy, które są w rozmiarze M i są na mnie za duże tutaj w pasie. Jaya Clothing, więc naprawdę spoko, bo ja znalazłam tam dla Was tej marki leginsy, można kupić przez internet, takie do jogi to są, śliczne są, jagnówki, bardzo długie nogawki, ale to akurat długość nie ma znaczenia w leginsach, mogą trochę być na dole zwinięte lekko, natomiast tutaj są na M-kę zdecydowanie, zobaczcie, one mają tutaj taki fajny, podnoszący pośladki, takie marszczenie jakby. No i tutaj mierzę Wam te leginsy do dwóch takich sportowych bluzek od Nike i takiej drugiej też sportowej. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mimo że one są trochę luźne w pasie, no to uważam, że fajnie wyglądają i będą też te leginsy w sklepie, bo naprawdę są śliczne, takie właśnie designerskie. Piękne są te wzorki. No oczywiście to są typowe takie leginsy sportowe, one nie są z żadnych tam naturalnych dzianin, ale uważam, że są na tyle ładne, że zasługują na miejsce w sklepiku. Także możecie o nie pisać jak najbardziej, a jak coś to będą właśnie w butiku, gdzieś tam na dziale z takimi sportowymi rzeczami, powiedzmy dziale, bo u nas półka to już jest dział. No dobra, tymczasem idziemy dalej. I teraz tak, sukienki. O, tu jest świetna rzecz, moi drodzy. Tu jest napisane, że rozmiar 36-38, ale to jest taka luźna rzecz, więc może być też i na L-kę, jeśli ktoś by chciał jako tunikę. Natomiast jako sukienka to raczej rzeczywiście SM i bardzo fajny ma skład. Właśnie wszystkie rzeczy kupiłam z takim super składem, że wow. 70% bawełny, 30% lnu. Zobaczcie, jaki piękny wzór. I tu jest marka. Tu jest marka. Isabel London, taka marka. Piękne kolory, no przyznajcie sami, że przepiękne te kolory. Ja to zmierzyłam do tych butów takich niebieskich, ale mogą być tego typu sukienka może być spokojnie do sneakerów, do sportowych butów jakichś. No cudowny wzór i kolorystyka. Naprawdę co będzie coś przefajnego na upał. Len w składzie, cieniusieńkie, to jest takie lejące, zobaczcie. No w każdym razie jestem tam poglądowo do przymiarki, jak to wygląda. O, i to mogłoby być nawet do tej torebki różowej, bo też ma elementy różowe jak najbardziej. Ok. Moi drodzy, zostały jeszcze sukienki. Te wszystkie sukienki są większe niż na mnie. Może jedną sobie zostawię, ale będę Was prosić o radę, czy tak, czy nie. No, ta sukienka jest zdecydowanie w rozmiarze ML, bardziej L. Zobaczcie tutaj. I ona jest taka dopasowana w pasie, trapezowa. Jest bardzo cieniutki materiał i ona jest 100% z bawełny. Tam jest na metce skład. Ma bardzo fajne guziczki. W ogóle jest w takim bardzo schlebiającym moim zdaniem kroju. Moim zdaniem tutaj, jeżeli to nie ma być na plażę, to raczej półhalka albo halka, na przykład jedwabna pod spód by się przydała, bo ona jest troszkę przezroczysta, ta sukienka. No jest biała, więc będzie bieliznę widać przez nią, więc raczej z czymś pod spodem. Ja bym tutaj dała cieniutką halkę z wiskozy albo właśnie półhaleczkę taką bawełnianą lub jedwabną. Piękny krój, naprawdę bardzo fajny i dekolt, i tutaj takie marszczenia ma kieszenie w ogóle. No i wiadomo, linia A jest wyszczuplająca, zawsze się wygląda w tym tak fajnie, smukło. No i oczywiście ja tutaj mierzę, jest na mnie za duża, więc ściągam ją z tyłu. I ostatnia wersja, którą Wam tu pokażę, to jest z tym lnianym białym żakietem w takim stylu old money. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale wydaje mi się, że właśnie taka marynara z lnu do takiej sukienki właśnie białej, w takiej midi, o takim eleganckim właśnie prostym kroju, klasycznym. Fajnie to wygląda, właśnie trochę podkreśla ten taki styl, dobry styl. O, piękna rzecz na lato. To jest ten mój żakiet, którego cały czas się gryzę, czy sobie zostawić, czy go dać do sklepu, bo ja tak rzadko noszę marynary, że zastanawiam się, czy po prostu nie będzie mi leżał większość czasu. No, idziemy dalej. Moi drodzy, teraz cudowna sukienka w dosyć dużym rozmiarze. To jest Janne K. Janne się pisze. Pokażę Wam tu metkę, bo być może się ją uda sfokusować. I to jest len. Tak, to jest sukienka 100% z lnu, bo już widziałam, oglądałam już dzisiaj metkę. Jest tak super luźna sukienka z takiego grubego lnu, z świetnym takim asymetrycznym dołem, z kieszeniami. No po prostu jest superowa i na luzie, i z pasem jakimś, i z saszetką na biodrach. No super by to wyglądało. Po prostu przepiękna lniana sukienka w naturalnym kolorze lnu. Ideał, ideał na lato po prostu. Taka sukienka, słuchajcie, i ona jest w perfekcyjnym stanie, jak widać. Ten len po prostu taki jest. Zobaczcie, to ona ma takie naturalne nierówności, tak jak to len ma po prostu. Tutaj nie ma żadnych wad, dziur, niczego, plam. Po prostu sukienka ideał na lato. Spokojnie moim zdaniem do rozmiaru nawet 2XL, bo zobaczcie, to jest naprawdę dość tutaj szerokie i wszystko fajnie pomieści. Piękna sukienka, naprawdę piękna sukienka. Bardzo Wam polecam tą sukienkę, bo no, uważam, że rzadko się trafiają takie sukienki w ogóle, tego typu. Kolejna jest raczej rozmiar to 12, czyli 40. Sukienka nowa z metką, zobaczcie. I też ma super skład, bo ma w składzie bawełnę, len i wiskozę. Z przewagą bodajże bawełny, ale już Wam powiem konkretnie, bo już też do dzisiaj oglądałam. 45% bawełny, tak. 40% wiskozy, 15% lnu, bardzo fajny skład, no i bardzo piękny, modny krój. Zobaczcie, ma takie piękne rękawy, które można w dodatku sobie obniżyć jako rękawy takie hiszpańskie. Rękawki mogą być albo za łokieć, albo podwijamy sobie i robią się takie bufkowe do łokcia. Tutaj jest obcisła u góry, może być spokojnie ona na rozmiar M. Na mnie jest trochę za duża jednak. Ona fajnie tutaj obciskuje biust, więc to będzie bardzo ładnie podkreślać, natomiast ona może być trochę luźna na S-kę, bo na mnie jest trochę luźna i te rękawki też. To tutaj myślę, że jest spokojnie do L, bo zobaczcie, jak to się fajnie ciągnie. No i piękna, po prostu piękna sukienka. Ja ją mierzę i do tych sneakerów dużych, bo też może taka sukienka fajnie do sneakerów wyglądać, takich właśnie większych, takich chunky. I mierzę ją też właśnie do tych Ferragamo, do tych bucików lakierkowych, mega eleganckich. No bo to jest sukienka, którą możecie już na wieczór włożyć, nawet powiedziałabym, że w lecie do opery, czy do jakiegoś, no może o opery to przesadziłam, ale czemu w sumie nie? Z piękną biżuterią i z jakimś jedwabnym szalem, to by robiła szał dosłownie. Markowy pasek i mamy strój po prostu perfekcyjny na lato. No i to jest też naprawdę świetny materiał. Może New Look to nie jest jakaś taka mega marka, ale naprawdę czasem te firmy nawet udaje im się zrobić coś w fajnym składzie i coś naprawdę fajnie wykonanego. No moim zdaniem hit ta sukienka, hit. Nie spodziewałam się, że przychodząc tak późno na dostawę, bo to nie było w pierwszym dniu dostawy, jeszcze takie rzeczy będą. A jak widzieliście, było tam mnóstwo sztucznych sukienek, więc naprawdę trzeba się pogimnastykować, żeby kupić coś fajnego. Ostatnia sukienka to jest ta, nad którą się waham, czy sobie ją zostawiać. Generalnie myślę o tym, czy nie zostawić sobie tej albo tej. I bardzo Was proszę o radę, która uważacie, że lepiej na mnie wygląda. Ja kocham tego typu sukienki. To jest sukienka taka podkoszulkowa z efektem ombre. No i zobaczycie mnie w sneakerach do tego, ale już tym razem różowych. Można tutaj fajną saszetkę sportową założyć, można fajny plecaczek do tego, torbę plażową, cokolwiek. To może być jako sukienka plażowa, ale też może być jako sukienka na miasto, jak najbardziej. Czemu nie? Można sobie też coś fajnego zawiązać w pasie, ale wcale niekoniecznie, bo ona jako luźny taki podkoszul duży też super wygląda. No i tutaj powiem Wam, że nie pamiętam, czy był skład, ale w każdym razie jest skład. W każdym razie to jest na pewno z bawełny, 100% bawełna. No i to jest też włoska sukienka. Zobaczcie, tak z bliska śliczne kolory. Uwielbiam te kolory, po prostu ja jestem fanką turkusu i różu. Nie wyrosłam z tego od dzieciństwa i nadal uwielbiam, szczególnie właśnie w lecie. Chociaż ostatnio nawet i w zimie. Kochani, no to właściwie to są już wszystkie moje zakupy. Przypomnę Wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie to futro z foki, bo dalej to futro, już dwie osoby to futro rezerwowały i nie doszło do skutku. W każdym razie pani, która tam pisała do mnie w sprawie futra, prawdopodobnie moje odpowiedzi są w spamie po prostu w mailu, bo ja odpisywałam już dwukrotnie i próbowałam się też przypominać w live'ach, no ale nie udało się. Jeżeli pani ogląda, to proszę przejrzeć spam w mailu, bo ja naprawdę chyba wysłałam 5 maili zwrotnych, no i w każdym razie to nadal jest i czeka, bo ono było zarezerwowane dla tej pani. Piękne, przepiękne futro z foki, na pewno je trochę teraz przecenię, jakieś 50 zł. Także no, na mnie jest niestety za duże, bo inaczej bym go nie oddała, bo jest prześliczne. Jest w idealnym też stanie, nic się z niego nie sypie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest rozmiar mniej więcej L, nawet XL, ale na L-kę to tak pewnikiem. Przepiękne, bardzo proste, w doskonałym stanie futro, także polecam Wam bardzo. Słuchajcie, przechodzę do relacji Ani teraz, bo Ania Was bardzo serdecznie pozdrawia i zobaczcie tam krótkie przebitki, co tam ogląda w tej Portugalii. W każdym razie wow, jestem zachwycona jej relacjami. Zapraszam Was. No i tymczasem żegnam się już z Wami i do następnego odcinka, bo będę nagrywać teraz filmik w Wadowicach, potem w Warszawie i z Warszawy być może się zobaczymy właśnie. Także pozdrawiam jeszcze raz i zapraszam Was też w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w piątek, na krótki live walentynkowy. Będę jeszcze sama w tym live'ie, ale zapraszam. Kochani, do zobaczenia, cześć i pozdrawiam serdecznie. Przejdźmy do relacji. No i taki mamy widok. Wszyscy się tu kłaniają. O, proszę. Tu jest saloniko, sypialnia i jadalnia, wszystko w jednym. Tu mamy poczęstunek, list miłosny od gospodarzy, kuchnia. Fajny pomysł, taki lufcik w tym dachu, jak nie ma okna. Niesamowity środek krateru. Jesteśmy w wulkanie. Nie no, robi wrażenie.